Po zrealizowaniu wszystkich zadań na placu manewrowym przyszedł czas na ten najważniejszy etap egzaminu, to jest jazda w ruchu drogowym. Egzamin w ruchu drogowym zaczynamy od zadania wjazd na drogę z obiektu przydrożnego. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego wiąże się z włączaniem się do ruchu. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. Panie Sławomirze, będę panu podawał polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania. Jest pan gotowy? Tak. Proszę bardzo, wyjeżdżę. Wyjeżdżamy z ośrodka egzaminacyjnego i na jezdnię proszę skręcić w prawo. Jedzie pan prosto i na jezdnię proszę skręcić w prawo. Panie Sławomirze, wyjeżdżamy z ośrodka egzaminacyjnego i proszę na jezdnię skręcić w lewo. Proszę jechać prosto. Wyjeżdżamy ze środka egzaminacyjnego i na jezdnię proszę skręcić w lewo. I proszę jechać prosto. Panie Sławomirze, na jezdnię proszę skręcić w prawo. Proszę jechać prosto. Wyjeżdżamy z ośrodka egzaminowania i panie Sławomirze, na jezdnię w prawo proszę skręcić.
Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania tego zadania to brak upewnienia się o możliwości włączenia się do ruchu, czy też nieustąpienie pierwszeństwa, a także niewłaściwe miejsce na jezdni podczas zmiany kierunku jazdy w lewo. Proszę pamiętać, że wszystkie drogi wyjazdowe z miejsca egzaminowania w WORD Warszawa są dwukierunkowe. W trakcie realizacji tego zadania możecie Państwo spotkać się z sytuacją, kiedy to inny uczestnik ruchu drogowego wykazuje się uprzejmością. Skorzystanie z uprzejmości w czystej, klarownej sytuacji nie jest niezgodne z przepisami ruchu drogowego. Jest to jak najbardziej typowa sytuacja w tym ruchu. Proszę również nie pytać egzaminatora, czy mogę skorzystać z takiej uprzejmości, ponieważ mija czas. Egzaminatorowi wtedy zależy na ocenie, jaką decyzję Państwo podejmiecie i czy będzie to decyzja sprawna.